Janek, są punkty i byłeś najlepszym zawodnikiem w polskiej drużynie, to chyba duży progres. No punkty są, tak, tutaj pierwszy skok był dosyć dobry, drugi już nie taki jak miał być. Nie jest ważne to, że jestem najlepszy w drużynie, bo tutaj chłopcy są dobrzy i stadzik też na to, żeby zajmować takie lokaty, jak ja dzisiaj zajęłem, a nawet nie takie tylko wyższe. Także no dobrze, że Olek zrobił punkty, dobrze, że Klimek zrobił punkty, szkoda trochę Piotrka, że się nie zakwalifikował, no i Dawida, że też się zakwalifikował do konkursu. Obiecywałeś wczoraj kibicom, że będzie lepiej, no i jest lepiej. Chyba obietnic potrafisz dotrzymywać. Tak, mówiłem, że jest lepiej, bo te skoki były lepsze w Zakopanem i dobrze się skakało tutaj, tacy pewniejsi przyjechaliśmy, bynajmniej ja czułem się dużo pewniej, wiedziałem, że stać mnie na to, żeby skakać dobrze. Tak jak mówię, no tutaj u mnie jeszcze nie ma takiej jakby dużej powtarzalności tych skoków, cały czas nad tym pracuję i miejmy nadzieję, że z konkursu na konkurs to będzie rosło. No tak jak właśnie tutaj było widać, pierwszy skok był dobry, drugim, tak jak mówię, zabrakło jeszcze tej powtarzalności takich dobrych skoków i już ten drugi skok no nie był taki dobry jak ten pierwszy, troszeczkę za wcześnie się odbiłem no i po prostu już tak nie wyszło jak powinno wyjść, a tutaj jest w moim przypadku dosyć duża różnica, jeżeli się za wcześnie odbije, bo ten próg mi nie oddaje i nie mam później z czego lecieć, się męczę i tak właśnie było w tej drugiej próbie. No muszę żułować z tego skoku tyle, ile jestem w stanie użułować i to właśnie nie są takie metry, jakie bym chciał i jakie by mnie satysfakcjonowały i to nie jest taki do końca dobry skok. I tutaj właśnie brakuje tej powtarzalności jeszcze, która miejmy nadzieję przyjdzie niedługo już i będę mógł jeszcze pokazać, że jeszcze stać mnie na więcej. Konkurs był bardzo loteryjny? No, troszkę ten konkurs taki był, no był może troszkę loteryjny, tak? Na początku my mieliśmy dosyć dobre warunki, później te warunki, jak jechał Piotrek, to trochę siadło. No później pod koniec też była dosyć długa przerwa, czekanie na to, żeby 10 ostatnich zawodników mogło skoczyć. No i był ten konkurs taki może troszkę dziwny i nie był taki spokojny i przeprowadzony spokojnie, tak, od pierwszego do ostatniego zawodnika. No ale takie są skoki i tak to już teraz wygląda i my jesteśmy już do tego przyzwyczajeni i jakiegoś większego wrażenia to na nas nie robi. No to dzięki, Janek, i powodzenia jutro, żeby było jeszcze lepiej. No dzięki i nie dzięki.